marki Ford. To jest nowym Fordem Focusem oraz nowym Fordem Mondeo. Nowy wygląd, nową stylistykę. Ford kontynuuje wizerunek Kinetic Design, który charakteryzuje się z przodu nowym grillem, większym od poprzedniego, bardzo wyrazistym, nowymi przetłoczeniami na masce, co daje bardziej charakterystyczny i sportowy wygląd, a z boku zatrzymuje sylwetkę i linię stylową, która może się podobać się i osobom, które będą życzyły sobie samochodu sportowego, jak i wyciszonego. Dlatego, że Ford Focus jest z nami już od 16 lat. Ten model jest produkowany od 16 lat. Został wielokrotnie nagradzany za międzynarodowy samochód roku. I to na dwóch kontynentach, dwa razy z rzędu. W ubiegłym roku był to najchętniej kupowany pojazd na całym świecie. A przedstawicieli floty muszę informować o tym, że jest to najchętniej wybierane auto flotowe rok roczny. A teraz chciałem przedstawić Państwu drugie auto dzisiejszego wieczoru, drugiego gościa, a mianowicie nowego Forda Mondeo. Ten produkt jest w stanie zadowolić chyba najbardziej wybranego klienta wizualnie, komfortowo, jak i pod względem wyposażenia. Naprawdę tutaj mamy do czynienia z niesamowitym przełomem. Auto to będzie występowało w trzech wersjach wyposażeniowych: Ambiente, Trend i Titanium. Ambiente oczywiście jest to najlepsza propozycja, jeśli chodzi o stosunek ceny do jakości pojazdu i wyposażenia. Po raz pierwszy w historii motoryzacji Forda mamy do czynienia z, będziemy mieli do zaproponowania samochód z napędem hybrydowym. Gama silnikowa otrzymała zupełnie nowe silniki turbo-dieslowskie, jak i benzynowe. Benzynowe zaczynają się od 160 koni mechanicznych, a kończą się na 240 koni mechanicznych, natomiast diesla mamy od 115 do 204 koni mechanicznych.